Tomasz Ziółkowski. Filozofia prawdziwa. Wykład 29. Poznanie. Ujawniła się reguła, że najlepsze w budowaniu wiedzy jest doświadczenie zmysłowe wzrokowe mieszane ze słuchem, czyli przemienne. Wynika to z faktu, iż poznanie wzrokiem przy świadomości zmysłowej jest ograniczone z uwagi na brak możliwości utrzymywania doświadczenia zmysłowego stale, bo uszkodzi się oczy. Natomiast doświadczanie słuchem podczas świadomości zmysłowej może występować stale. Jednak zakres danych uzyskanych słuchem jest znacznie mniejszy niż podczas doświadczania wzrokiem. Tym samym podczas słuchania uzyskujemy znacznie mniejszą wiedzę niż podczas patrzenia. Wyjściem jest zastępowanie wzroku słuchem, kiedy wzrok należy chronić przed uszkodzeniem, oraz powracanie do wzroku od razu, kiedy oczy się zregenerują, czyli po kilku lub kilkunastu minutach, lub kiedy jest to możliwe. Wtedy powstają samoczynne olśnienia wiedzy o świecie lub bycie, dające najlepsze postępy, większe niż podczas celowych, świadomych, usilnych doświadczeń zmysłowych oraz logicznych działań w umyśle. Należy tu wskazać, że wiele lub większość ważnych odkryć w nauce odbywa się nie przez celowe planowanie działań, ale przez olśnienia lub w zakresie nieplanowanych odkryć. Co nam to pokazuje? Pokazuje to, iż poznanie oraz postęp w nauce, jak również cywilizacja, następuje bez naszych świadomych decyzji oraz planowania. Tak być może powstaje większość odkryć w nauce oraz postępu. Pokazuje to, że poznanie świata oraz bytu w znacznej części lub wyłącznie powstaje dzięki regule pozafizycznej, czyli dzięki metafizyce, która okazuje się realnym prawem fizycznym. Nasze chęci oraz wolna wola wystarczą, aby dostąpić olśnień, czyli głównego poszerzenia naszej wiedzy oraz postępu. To bardzo ważna informacja, iż nasza wiedza, czyli nauka i postęp cywilizacyjny oraz poprawa życia, dokonują się nie w wyniku naszych zaplanowanych działań, ale reguły poza naszą świadomością, do której wystarczy nasz wysiłek, czyli praca i dążenie oraz nasza wola. Wiedza o tym fakcie uczy nas pokory i pyta o metafizykę.